Tak, cieszę się, że możemy zasiąść wspólnie do Słowa Bożego i chciałbym, żebyśmy nasze rozważania rozpoczęli od drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, wersety 19 do 21. Oj, przepraszam, powiedziałem pierwszy Piotra, drugi Piotra. Drugi Piotra, pierwszy rozdział 19 do 21. Ja może przeczytam według Biblii Warszawskiej. Masz już? Dalej, dalej, śmiało. Drugi Piotra, pierwszy rozdział 19 do 21. Apostoł Piotr napisał nam w ten sposób. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Tu mamy w Biblii Warszawskiej słowo prorocze porównane do pochodni. Może to nie jest najlepsze tłumaczenie, ponieważ tam jest słowo lechnos greckie i według słownika greki biblijnej dosłownie to oznacza lampa lub kaganek. I jedna z encyklopedii biblijnej, definiuje w ten sposób. Starożytne lampy były naczyniami z palną cieczą i zanurzonym w niej knotem, który nasiąkał nią i mógł dzięki temu płonąć. Knoty wykonywano z lnu, sitowia lub konopi. Jako paliwa używano zazwyczaj oliwy z oliwek, choć niekiedy stosowano też olejek z terebintów, czyli drzew terpentynowych. No właśnie, tyle tutaj definicja z biblijnej encyklopedii. I do czego taka lampa służyła? Ona pomagała na pewno zorientować się w sytuacji wtedy, kiedy była na dworze noc, kiedy w pomieszczeniu było ciemno, ominąć przeszkody, uniknąć jakichś niebezpieczeństw, dopóki nie zaświta dzień i ta lampa już nie będzie potrzebna. Jednak oświetlane przedmioty i otoczenie były mimo wszystko słabo widoczne, łatwo było coś źle zinterpretować, czy łatwo było się pomylić. I teraz pamiętając o tym porównaniu do lampy, takiej oliwnej lampy, którą można kupić na przykład w sklepach pamiątkarskich w Izraelu, zastanowimy się nad proroctwami. Oczywiście w Biblii mamy bardzo różne proroctwa. Jedne wypełniły się bardzo szybko po ich wypowiedzeniu, inne się wypełniły po kilku miesiącach, latach, inne po stuleciach. Nawet pamiętam w jednym z czasopism religijnych intrygujący tytuł Historia spisana setki lat naprzód i tam była konkretnie analiza 8 rozdziału Księgi Daniela, no faktycznie z szokującą dokładnością spisane wydarzenia, które dotyczyły setek lat naprzód, a dodam nie setek, a dotyczyły czasów, które jeszcze są przed nami, o czym za chwilę. No właśnie, dlatego chociaż warto badać proroctwa, które już się wypełniły, dzięki temu pogłębi się nasze zaufanie do Słowa Bożego, pogłębi się nasza wiara, ale jednak najważniejsze są te proroctwa, które wypełniają się w sposób widoczny w czasach dzisiejszych, w czasach współczesnych, lecz też lub też wypełnią się w bardzo, bardzo bliskiej
przynajmniej wszystko na to wskazuje, że w bardzo bliskiej przyszłości. I dlatego chciałbym podzielić się dzisiaj niektórymi moimi przemyśleniami zgodnie z takim zrozumieniem, jakie Pan Bóg mi dał na chwilę obecną. Są to rzeczy w dużym stopniu ukryte. Tutaj, dlaczego użyłem słowa ukryte? Piąta Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, a werset ostatni mówi, że są rzeczy objawione i są rzeczy ukryte. I wyjaśnienie tych proroctw, ono tak naprawdę staje się w pełni zrozumiałe, kiedy się to zaczyna wszystko wydarzać. Dlatego proszę pamiętać, że są to jedynie moje sugestie. Mogę się jak najbardziej mylić. Nie twierdzę, że tak będzie na 100%, że tak mówi Słowo Boże. To są moje przemyślenia, które no właściwie mają jeden cel, zachęcić do badania, do samodzielnego badania proroctw, tych, o których wspomnę dzisiaj, no i pozostałych proroctw. Teraz może zobaczmy sobie drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział i pierwsze 11 wersetów. Apostoł Paweł napisał tak. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim się nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Tutaj mógłbym powiedzieć, że człowiek niegodziwości, mówi przekład Biblii Warszawskiej, a w tekście oryginalnym jest tam słowo anomias, czyli a zaprzeczenie, ktoś jakby przeciwny prawu. Dlatego inne przykłady mówią, człowiek bezprawia, syn zatracenia. I dalej od 4 wersetu czytam, przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Apostoł Paweł tutaj pisze o człowieku bezprawia, synu zatracenia. I ja pamiętam jeszcze 3 lata temu, dokładnie 3 lata temu, dokładnie, byłem w tym czasie w Izraelu i tak się zastanawiałem troszkę nad tymi słowami apostoła Pawła i zastanawiałem się nad tym 11 wersetem. Zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż uwierzą kłamstwu. No jak to możliwe, że ostry obłęd uwierzą kłamstwu? I to był luty 2020 rok. Musiałem czekać zaledwie 2 tygodnie, nie dłużej, 2 tygodnie, i zaczęła się wtedy ogólnoświatowa panika związana z epidemią
czy może pseudoepidemią koronawirusa COVID-19. I wtedy, gdy oglądałem zachowania ludzkie, jak ludzie postępowali w sposób irracjonalny i jak rządy praktycznie wszystkich państw świata, bo nie tylko Polski, wydawały bezsensowne rozporządzenia, restrykcje, czy wolałbym użyć słowa represje, które nie miały bardzo często, może najczęściej nie miały nic wspólnego w zapobieganiu epidemii, w zapobieganiu rzekomej chorobie. Wtedy zrozumiałem, że te słowa Pawła właśnie się w tym momencie spełniają. Bóg zesłał ostry obłęd, tak iż ludzie uwierzyli kłamstwu. Oczywiście Bóg nie zsyła nic złego, ale w tym sensie zesłał, podobnie jak w czasach plag egipskich, kiedy Pan Bóg widział, że Faraon i tak nie ma zamiaru posłuchać Moszego i Arona, i tak nie ma zamiaru wypuścić Izraela, wtedy Bóg zatwardził serce. I tu rzeczywiście ten 11 werset zaczął się spełniać niecałe 3 lata temu, kiedy ja sam osobiście widziałem ludzi, których znałem jako ludzi inteligentnych, rozsądnych. Oni po prostu fanatycznie byli zaślepieni i pochłonięci tą paniką koronawirusową. No, ale nie tylko apostoł Paweł pisze o tym człowieku bezprawia, synu zatracenia. Apostoł Jan w swoich listach nazywa go antychrystem, ale może nie będziemy, bo nie chcę za wiele czasu zabrać, zaglądać do pism Jana, chociaż warto przy okazji. Natomiast dużo więcej o tym człowieku bezprawia mówią dwie księgi, Daniela oraz Objawienia. Tyle tylko, że tam nie użyto słowa człowiek bezprawia, syn zatracenia. W Danielu, w księdze Daniela został on nazwany, określony jako mały róg w 7 i 8 rozdziale Daniela. Natomiast w księdze Objawienia została opisana bestia z morza. I zobaczmy sobie teraz 13 rozdział księgi Objawienia. Dziękuję. Od wersetu 1 do 10. Tutaj mamy bardzo dużo szczegółów i jak się przekonamy, te wszystkie szczegóły mają ściśle określone znaczenie. Już za chwileczkę przeczytam. I widziałem wychodzące z morza zwierzę. Inne przekłady mówią bestie, jak tutaj jest bestia, bestie, tak, które miało 10 rogów, 7 głów, a na głowach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, inne przekłady mówią do lamparta, tu jak jest? Do pantery. Do pantery. W innych przekładach możemy zobaczyć słowo lampart. Nogi jego jak u niedźwiedzia, paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją, tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę, mówiąc o rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu. Bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi
i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Mamy taki bardzo obszerny opis. Zaczniemy od pierwszego szczegółu, z pierwszego wersetu. Bestia ma 10 rogów i 7 głów. Ciekawa rzecz, jeżeli zobaczymy rozdział 12 tej samej księgi, czyli kilkanaście wersetów wcześniej, możemy przeczytać w wersecie 3. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. Zobaczmy, smok ma 7 głów i bestia ma 7 głów. Smok ma 10 rogów, bestia też ma 10 rogów. Smok ma diademy na głowach, bestia też ma, tylko że ma nie na głowach, a na rogach, taka jedyna różnica. Kto jest smokiem? No, żadnych wątpliwości nie mamy, kiedy przeczytamy 12 rozdział, werset 9. Zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Także zobaczmy, bestia jest niezwykle podobna do smoka, do szatana, czyli odzwierciedla jego charakter i jego zamysły. Natomiast mamy werset 2, dosyć ciekawą informację. Zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery. Nogi jego jak u niedźwiedzia, paszcza jego jak paszcza lwa. I teraz tak, żebyśmy zrozumieli te symbole, odwołajmy się do Księgi Daniela, rozdział 7. Daniela, rozdział 7. Może przeczytam wersety 2 do 7. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Wielkie morze chodzi najprawdopodobniej o Morze Śródziemne, gdyż wtedy ono miało takie określenie Morze Wielkie. I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Zobaczmy, tu wychodzą cztery wielkie zwierzęta. Dowiemy się za chwilę, co one oznaczają, a bestia z 13 rozdziału objawienia również wyszła z morza, podobnie jak te cztery zwierzęta. Pierwsze zwierzę było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się na ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Czyli pierwsze zwierzę podobne do lwa, a tutaj czytamy w 13 rozdziale, że bestia miała paszczę jak paszczę lwa. Zobaczmy drugie zwierzę, werset 5. Ono było podobne do niedźwiedzia, było podniesione tylko jedną stroną, miało w paszczy między zębami 3 żebra. No nie będziemy się zajmowali tymi 3 żebrami, ale zobaczmy, bestia podobna, czy też zwierzę podobne do niedźwiedzia. W 13 rozdziale czytamy, że nogi jego, tej bestii, jak u niedźwiedzia. Ale ciekawsza jest jeszcze bestia następna. Werset 6 mówi, potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery.
Jeżeli znowu przejdziemy do bestii z 13 rozdziału, czytamy, że ona była podobna do pantery. Ona sama w sobie była podobna do pantery, miała tylko cechy niedźwiedzia i lwa, ale generalnie przypominała panterę. Mamy w wersecie 7 też inne zwierzę, straszne, groźne, nadzwyczaj silne, jak tutaj czytamy w 7 wersecie, a pod koniec 7 wersetu czytamy, że miało one 10 rogów, czyli podobnie jak bestia z 13 rozdziału. Czyli zobaczmy, bestia z 13 rozdziału objawienia ma cechy 4 tych zwierząt, ale najbardziej podobna jest do pantery. No i co oznaczają te 4 zwierzęta, bo nie powiedziałem. 7 rozdział, 17 werset Daniela mówi tak. Owe 4 zwierzęta to 4 królowie, którzy powstaną na ziemi, lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Czyli zobaczmy, to są 4 potęgi polityczne, które miały postępować jedna po drugiej. Pierwsza, podobna do lwa, to był Babilon, bo za czasów Imperium Babilońskiego prorok Daniel otrzymał tą wizję. Zresztą był wygnańcem, gdyż w tym czasie, jak wiemy z historii, świątynia w Jerozolimie była spalona. Jerozolima zburzona, spalona, Jerozolima była opustoszała, czyli to były czasy tej pierwszej bestii. Potem pokazała się druga, podobna do niedźwiedzia. Historia mówi, że chodzi o dwuczłonowe imperium medoperskie. Potem nastały czasy Grecji, podobnej do pantery lub lamparda w innych przekładach. Na końcu pojawiło się te 4 zwierzę. Czyli zobaczmy, bestia miała cechy wszystkich tych 4 potęg, ale najbardziej, raz jeszcze podkreślam, była podobna do pantery. No i co to dla nas oznacza? Zobaczmy jeszcze, jak już jesteśmy przy Księdze Daniela, ten 7 rozdział, werset, może na początku 8 przeczytam. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, 10 rogom na głowie 4 bestii, gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny mały róg. I 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Dalej czytamy o małym rogu w wersecie 21. Daniel opisał tak, a gdy patrzyłem, wtedy ów róg, przypomnę, chodzi o ten mały róg, prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. Następnie werset 23 do 26, Daniel otrzymał wyjaśnienie. 4 zwierzę oznacza 4 królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów i będzie mówił zuchwałe słowa przeciw Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, będą wydani w jego moc aż do czasu 2 czasów i pół czasu, czyli do okresu 3,5 roku inaczej. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Zobaczmy, jest dużo cech podobnych pomiędzy bestią z 13 rozdziału objawienia a małym rogiem, o którym prorokował Daniel. I dlatego olbrzymia większość biblistów twierdzi, że chodzi tutaj o tą samą osobę, czy też o tą samą potęgę, która się pojawi w czasach, no najprawdopodobniej bardzo już bliskich.
Także ósmy rozdział Daniela mówi nam o tym małym rogu, 9 do 12 wersetu. Mówi tak, a z jednego z nich, czyli z jednego rogu, ale na razie nie będziemy się tym zajmować, wyrósł inny mały róg, czyli znowu mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi, ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, podeptał ich, wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. No i tu jeszcze werset 23 do 25. Tu jest anioł Boży wyjaśnia Danielowi znaczenie tego małego rogu. Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia. I szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu. Zniszczy możnych, lud świętych. Działając podstępnie, dzięki mądrości będzie miał powodzenie. Będzie pyszny w sercu i wiele zniszczy niespodziewanie. Wielu zniszczy niespodziewanie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Dlatego moje założenie jest takie i z tym się zgadza, tak jak wspomniałem, olbrzymia większość biblistów, że bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia jest tym samym, o czym sobie powiem jeszcze za chwilę, co bestia z 17 rozdziału Księgi Objawienia, że tam jest opisana właściwie ta sama potęga, ta sama bestia, tylko w trochę innym kontekście. Cechy wspólne ma właściwie takie same. I jest to samo, co mały róg z Księgi Daniela, 7 rozdział, 8 rozdział Daniela, a także człowiek bezprawia, o którym sobie czytaliśmy w liście Pawła II do Tesaloniczan. Także to jest takie podstawowe moje założenia. Zresztą te cztery, powiedzmy, prorocze pierwowzory mają wiele cech wspólnych. Ja tutaj korzystam z notatek, które zrobiłem już szereg lat temu. I nie będziemy czytać wersetów, bo nie chcę za wiele czasu zająć. Ale jakie to są cechy wspólne, które powtarzają się w Bestii z Morza, 13 rozdział, w Bestii z 17 rozdziału, w Małym Rogu i Człowieku Bezprawia z listu Pawła. Jakie to cechy? Bestia występowała z morza. Ma 7 głów, ma 10 rogów. Na głowach imienia bluźnierstwa. Była podobna do pantery lub też lamparta. Częściowo podobna do niedźwiedzia i lwa. Otrzymała moc, tron i władzę od smoka, a więc od szatana. Jedna z głów śmiertelnie została raniona, ale rana została uleczona. Zdumiona ludzkość oddaje cześć bestii. Paszcza bestii wygłasza bluźnierstwa. Działa 42 miesiące lub 3,5 roku. A bardzo łatwo wyliczyć, że 42 miesiące to jest ile lat? 3,5. Bestia walczy ze świętymi. Posiada władzę ogólnoświatową. I bestia zostanie zniszczona przez bezpośrednią Bożą interwencję. Co prawda w 13 rozdziale nie jest o tym powiedziane jeszcze Księgi Objawienia. Ale zobaczmy rozdział 19, werset 20 Objawienia. 19 rozdział, werset 20 mówi tak. Pojmane zostało zwierzę, bestia, a wraz z nim fałszywy prorok,
o którym sobie powiemy za parę minut, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni do żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. W 20 rozdziale 10 wersecie czytamy, że później, ale to później po 1000 lat, diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Czyli widzimy tutaj wspólne cechy bestii, małego rogu, czy też człowieka bezprawia. No i cóż, ponieważ nie wiemy jeszcze dokładnie, bo najprawdopodobniej, właściwie no ja jestem pewny, że dotyczy to czasów, które są jeszcze przed nami, ale wiele osób wierzących, co jest oczywiście zrozumiałe, próbowało dociekać. Niektórzy na przykład tę bestię umiejscowili w przeszłości, w wydarzeniach, które już miały miejsce. Jednak nie do końca tak jest. Bo weźmy przykład, bardzo popularne, chyba to było kiedyś najpopularniejsze wyjaśnienie w środowiskach protestanckich, że tą bestią czy małym rogiem jest papiestwo. Do dzisiaj wiele społeczności w ten sposób uczy, ale czy rzeczywiście mogło to dotyczyć papiestwa? Papiestwo rzeczywiście posiadało, czy też posiada wiele cech, o których sobie mówiliśmy. To prawda, posiada wiele, ale nie wszystkie i to jest bardzo ważne. Papiestwo nie spełniło, czy też nie spełnia wszystkich cech bestii, które są podane. Jakie to są cechy? W 13 rozdziale, w 7 wersecie, objawienia. Przeczytaliśmy takie słowa. Dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. No, to papiestwo spełniło tę cechę, przyznaję, ale druga część mówi tak. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Zobaczmy, władza papiestwa była olbrzymia, ale władza nad ograniczoną częścią świata. Papiestwo nie miało władzy nad światem arabskim. Papiestwo nie miało władzy nad Dalekim Wschodem, nad Afryką, nad krajami Ameryki Północnej i Południowej, zanim nie zostały skolonizowane przez Europejczyków. Nie miało władzy, miało władzę wręcz absolutną nad pewną ograniczoną liczbą ludności. I ta liczba coraz bardziej się wraz z rozwojem reformacji coraz bardziej się umniejszała. Poza tym mały róg miał działać ściśle określoną ilość czasu. 13 rozdział 5 werset mówi, że dano mu moc działania przez 42 miesiące. W Księdze Daniela czytaliśmy czas, czasy i pół czasu, czyli 3,5 roku. Zobaczmy, papiestwo trwa już jakieś można powiedzieć około 1600 lat. Nawet jeżeli niektórzy powiedzą, że tutaj jest zasada dzień za rok, że to prawda chodzi nie o 1260 dni, tylko chodzi o 1260 lat, papiestwo trwa już dłużej. Więc w świetle całości Biblii, w świetle tego, co Biblia mówi o bestii, o małym rogu, nie może to dotyczyć papiestwa. A może dotyczy to jakiejś innej siły, która rządziła światem w przeszłości. Też nie, ponieważ nie było dotąd potęgi, która panowałaby, jak mówi Księga Objawienia,
nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. Nie było i nie ma. Zawsze to była ograniczona część świata. Królestwo, weźmy chociażby Cesarstwo Rzymskie, miało władzę niemal absolutną nad dużą częścią Europy, nad Bliskim Wschodem, częściowo nad Północną Afryką. I to wszystko. Jeżeli zobaczymy na globusie, to zobaczymy, że to jest ledwo skrawek Ziemi. A tutaj ma być potęga ogólnoświatowa. Nad wszystkimi narodami, krajami, językami, skoro takiej nie było, a Biblia mówi nam o czymś takim, to znaczy, że dotyczy to czasów, które dopiero są jeszcze przed nami, których się powinniśmy spodziewać, oczekiwać i badać Biblię w tym kierunku. Tak więc to wypełni się dopiero w przyszłości. I tutaj też są bardzo różne poglądy. Na przykład spotkałem się i być może każdy z nas się spotkał, bo to jest od kilkunastu, kilkudziesięciu lat dosyć popularny też pogląd, że nastąpi odrodzenie Cesarstwa Rzymskiego. Spotkałem się ostatnio bardzo często z tym poglądem w różnych opracowaniach, w różnych kazaniach. Czy rzeczywiście może to być odrodzone Cesarstwo Rzymskie? Ja myślę, że nie. Dlaczego? Zobaczmy 17 rozdział, gdzie jest również opisana bestia, tylko trochę innym kontekście. 17 rozdział Objawienia, wersety 7 do 11. I Jan opisuje tak. Rzekł do mnie anioł, dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety. Nie będziemy omawiali kwestię tej kobiety, tylko dalej czytamy kobiety i zwierzęcia, które je nosi i ma 7 głów, 10 rogów. I Jan apostoł otrzymał takie wyjaśnienie. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma. Zobaczmy, było i już go nie ma. W czasach apostoła Jana, kiedy to spisywał, pod koniec pierwszego wieku. Niektórzy mówią, że to był 96 rok. No na pewno były to 90 lata pierwszego wieku. Było, już go nie ma. I znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta i 7 jest królów. I teraz zobaczmy, uważnie zwróćmy uwagę. 5 upadło w czasach apostoła Jana, czyli 5 już jest przeszłością. 1 jest. Inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest 8 i jest z owych 7 i idzie na zatracenie. Czyli zobaczmy, tu jest taka dosyć ciekawa charakterystyka. I znowu posłużę się swoimi notatkami, o kogo tu może chodzić. Czytaliśmy, 7 jest królów. 5 upadło. Chodzi o to, że w historii zbawienia, w historii narodu żydowskiego, historia rozpoczęła się za panowania Imperium Egipskiego, z którego Żydzi zostali w cudowny sposób wyprowadzeni przez naszego Stwórcę. Potem nastało jeszcze 4 potęgi światowe. Asyria, Babilon, a właściwie królestwo tak zwane neobabilońskie, Medo-Persja, Grecja.
tych pięciu królów upadło. Jeden jest. Jaka potęga panowała za czasów apostoła Jana, kiedy spisywał objawienia? Rzym. Oczywiście był to Rzym, było to cesarstwo rzymskie. I to jest ten król, który jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł. Chodzić tu może o cywilizację zachodnioeuropejską, albo po prostu o sytuację polityczną na krótko przed rozpoczęciem władzy bestii. I teraz tak, szkarłatna bestia, jak czytaliśmy w 11, jest ósmym i jest z owych siedmiu. Ponieważ Jan napisał, że ona już była, należy szukać wśród pięciu wcześniejszych potęg. Jej odrodzenie w czasie końca ma wywołać zdumienie mieszkańców ziemi. Czyli musimy szukać wśród Egiptu, Asyrii, Babilonu, Medopersji, Grecji. Weźmy Egipt. Egiptu już nie ma, to znaczy mamy państwo o nazwie Egipt, oczywiście, ale nie jest to starożytny Mizraim, tylko jest to państwo arabskie, Egipcjan, o których czytamy w Biblii, już dawno nie ma na świecie. Asyrii już nie mamy. Babilonu, Medopersji też już nie mamy. A Grecja mamy. Jest to niewielki kraj europejski, mający niewielkie znaczenie, ale czytaliśmy o małym rogu. Małym rogiem trudno, żeby była Ameryka, znaczy Stany Zjednoczone, czy Rosja, czy Chiny, bo to nie są małe państewka. Róg ma być mały, ale nadmiernie wzrosnąć. Poza tym czytaliśmy w 13 rozdziale, że bestia miała być podobna do pantery. Pantera oznacza Grecję. Z kolei w 8 rozdziale Daniela mamy proroctwo, może przeczytajmy od 5 wersetu. Najpierw do 4 wersetu czytamy o pewnym baranie, który miał dwa rogi i ten baran nas na razie nie interesuje. Natomiast interesuje kozioł. Przeczytam od 5 do 7 wersetu Księgi Daniela. A gdy się nad tym zastanawiałem, relacjonuje Daniel, oto nadszedł kozioł z zachodu, po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. I gdy przyszedł do barana mającego dwa rogi, którego widziałem, na brzegu rzeki uderzył na niego z całej siły i widziałem, jak nadarł na barana. Rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi, a baran nie miał siły, żeby mu sprostać i rzuciwszy go na ziemię, zdeptał go, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. 21 werset tego samego rozdziału nie pozostawia nam w tajemnicy co do tożsamości tego kozła, bo czytamy, kozioł to król grecki, a wielki róg, który jest pomiędzy jego oczami, to król pierwszy. Tym królem był Aleksander Macedoński, o którym każdy z nas więcej lub mniej słyszał. No i rzeczywiście ten kozioł, tak jak proroctwo mówi, został złamany, bo gdy miał zaledwie 33 lata i zdobył wielką część ówczesnego świata, nagle zmarł. Są różne teorie na temat jego nagłej śmierci. Nie będę rozwodził się nad tymi zagadnieniami. W każdym razie prowadził bardzo rozwiązłe życie, dlatego no, niektórzy twierdzą, że po prostu zmarł na kiłę, ale też co inne, albo że zapił się na śmierć, mogły te dwie rzeczy, prawda, współdziałać ze sobą. W każdym razie później werset 8, 8 rozdziału mówi,
że na jego miejscu, przeczytam cały ósmy, a kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, więc w pełni sił, złamał się wielki róg, Aleksander Macedoński, na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. Mówiąc najkrócej, po śmierci Aleksandra Macedońskiego, Aleksandra Wielkiego, władzę przejęło po nim czterech generałów, bo on nie miał, nie byli to potomkowie w każdym razie. Było to czterech generałów, którzy podzielili między siebie całe imperium, które Aleksander Wielki zdążył zawojować. I teraz właśnie w kontekście tej potęgi greckiej, potęgi helenistycznej, greckiej, dziewiąty werset mówi, że z jednego z nich wyrósł inny mały róg, o którym już czytaliśmy. Czyli mały róg jest ukazany w tej wizji jako, powiedzmy, spadkobierca, czy też przejaw greckiej cywilizacji. I można powiedzieć inaczej, że skoro on jest kontynuatorem greckiej cywilizacji, to rzeczywiście może dojść do tego, że Grecja odegra jakąś dużą rolę w wydarzeniach, które są przed nami. Może Antychryst założy stolicę w Grecji. Może też pojawi się ktoś pochodzący z Grecji, narodowości greckiej. No ale to, że on miał wyrosnąć z potęgi greckiej i bestia podobna do pantery, nie sądzę, żeby to tylko był wyłącznie przypadek. No ktoś mógłby powiedzieć, że w siódmym rozdziale Daniela jest pokazane trochę inaczej, że mały róg wyrasta tutaj spośród rogów bestii symbolizującej Rzym. Ale ja sądzę, że nie jest to sprzeczność, dlatego że w siódmym rozdziale mały róg jest pokazany jako wyrastający z cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Czyli tu nie ma sprzeczności, no bo Grecja obecnie, obecne państwo greckie jest częścią zachodnioeuropejskiej cywilizacji, prawda? Należy do Unii Europejskiej, należy do NATO, należy do strefy Schengen. Czyli takie moje przypuszczenie, że Grecja może odegrać jeszcze w wydarzeniach czasu końca pewną rolę, być może doniosłą rolę. Ale cóż, oprócz tej bestii, tak nie chciałbym za wiele czasu zająć, oprócz bestii wychodzącej z morza w 13 rozdziale, mamy jeszcze inną postać tam. Wróćmy do 13 rozdziału Apokalipsy, Objawienia. I tutaj Jan zakończył opisywanie bestii wychodzącej z morza i w 11 rozdziale czytamy tak. I widziałem inne zwierzę, albo inną bestię, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Rogi podobne do rogów baranka, Mesjasza, mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało
przy życiu. Czyli mamy tutaj tak, tą inną bestię, na razie przerwałem czytanie, które ma dwa rogi podobne do rogów baranka, mówiło jak smok i ściśle współpracuje z tą pierwszą bestią, ale pojawia się też coś takiego jak, tu w przekładzie Biblii Warszawskiej jest napisane posąg bestii. A jak jest tutaj w tym przekładzie? Werset na przykład... Obraz chyba. Obraz. I obraz to jest według mnie dużo lepsze tłumaczenie, ponieważ tam jest słowo greckie eikon. Stąd słowo ikona się pojawiło. No i dlatego inne przekłady na ogół mówią, część mówi posąg, ale inne przekłady mówią obraz albo też wizerunek. Zresztą to słowo eikon w Nowym Testamencie występuje 23 razy, tak jak sprawdzałem, w tym aż 10 razy w Księdze Objawienia jako obraz bestii. Ale na przykład, kiedy Jeszua mówił o płaceniu podatków Cezarowi, zapytali go się, czy mamy płacić, czy nie, pokażcie mi monetę podatkową. No, proszę bardzo, pokazali mu. A on zapytał, czyj to jest eikon, wizerunek. Także moim zdaniem lepsze jest tłumaczenie obraz lub wizerunek niż posąg. Ale co dalej czytamy, bo zakończyłem na 14. 15 werset mówi tak. Dano mu tchnąć ducha posąg zwierzęcia, czy też obraz zwierzęcia, aby obraz zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu obrazowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest liczby zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. I teraz popatrzmy. Ten obraz, znaczy mamy tak. Najpierw mamy tego bestię z ziemi, podobną do baranka, mówiącą jak smok. Więc tutaj prawdopodobnie chodzi o jakiegoś proroka, czy też o jakiś system religijny, pseudochrześcijański, no bo podobny barankowi, który pojawi się w czasie końca, ale będzie głosić orędzie smoka, będzie głosić orędzie szatana. I tutaj zapisałem sobie kilka cech wspólnych, cech bestii ziemi, bestii z ziemi. Mianowicie posiada cechy baranka i smoka, ściśle współpracuje z bestią z morza, nakłania cały świat do oddawania czci tej bestii, czyni znaki wielkie, o których też jest mowa w innych częściach Biblii w czasie końca. Z jej inicjatywy uczyniono obraz bestii z morza, prześladuje tych, którzy nie chcą z nią współpracować, współdziałać, nakazuje, by wszyscy otrzymali piętno bestii. Czym jest piętno bestii? To jest też ciekawy temat do rozważań, ale nie chcę w tej chwili już tego poruszać, bo może za wiele materiału. Natomiast w dalszej części Księgi Objawienia ta bestia z ziemi jest określona jako fałszywy prorok. Zobaczmy 16 rozdział, werset 13. Widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka, z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka.
Następne miejsce, gdzie on został tak nazwany, 19 rozdział Objawienia, werset 20. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda. I 20 rozdział, werset 10. No, czytaliśmy już dzisiaj, że diabeł, który ich zwodził, został po 1000 lat wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajdują się też zwierzę i fałszywy prorok. Także, cóż, w świetle tych fragmentów, w świetle tych wersetów, poznaliśmy te dwie postacie. Zwierzę współpracujący z nią, z nim fałszywy prorok, i ma się pojawić też nieokreślony obraz, wizerunek bestii. Ja się tak zastanawiam, w naszych współczesnych czasach, kiedy dużo się mówi o przekazach holograficznych, być może będzie to przekaz holograficzny i w ten sposób rzeczywiście ten obraz przemówił dzięki mocy bestii czy też fałszywego proroka. Tak, tu jeszcze wspomniałem o tym, że kult tego obrazu i bestii, i samej bestii będzie obowiązkowy. Ludzie, którzy odmówią, najpierw będą pozbawieni możliwości, tak jak jest napisane, kupna i sprzedaży, no i zostaną zabici. Tak może podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami, które na daną chwilę Pan Bóg mi dał poznać. Nie twierdzę, że miałem rację, tym bardziej, że z tym, że ja utożsamiam Grecję z Antychrystem, może to być trochę kontrowersyjne, bo przyznaję, że nie spotkałem się jeszcze nigdzie z takim poglądem. Ale dlaczego warto tą sprawę dalej badać? Znowu do Księgi Objawienia się odnieśmy, 14 rozdział. Wersety 9 do 12. A trzeci anioł szedł za nimi, za dwoma innymi aniołami, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi, obrazowi, i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Dalej czytamy, że dym ich męki będzie się unosił na wieki wieków. 16 rozdział, werset 2 mówi, że wylał pierwszy z aniołów, wyszedł pierwszy, wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Zobaczmy, jak bardzo ważne jest będzie rozpoznać to zwierzę i rozpoznać, co jest obrazem, czy też posągiem, czy też obrazem bestii, zwierzęcia. 19 rozdział, 20 werset również nam o tym mówi. Pojmane zostało zwierzę, wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddali pokłon posągowi jego. Zostali obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. To są takie ostrzeżenia, ale jest też werset napawający nadzieją, bo czytaliśmy,
że ludzie, którzy nie będą chcieli oddawać pokłonu bestii, fałszywemu prorokowi, czy też obrazowi bestii, zostaną zabici. I o tych, którzy zostają zabici, co się z nimi stanie dalej, czytamy w 20 rozdziale, wersecie 4 Księgi Objawienia. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Czy nie jest to wspaniała nagroda? Oczywiście te proroctwa dotyczące czasów, które są przed nami, wielkiego ucisku, antychrysta, są proroctwami trudnymi, są proroctwami w bardzo różny sposób rozumianymi. Mam w domu szereg publikacji na ten temat. Słuchałem wielu kazań, wykładów i rzeczywiście są różne wyjaśnienia. Dlatego, choć nie jest to takie proste i oczywiste, ale chciałbym zachęcić do tego, żeby każdy z nas zbadał osobiście, właściwie zbadał, bo to jest proces ciągły, badał proroctwa dotyczące końca. Mamy obiecaną od Boga pomoc. Pan Jezus na krótko przed swoją śmiercią na krzyżu obiecał, że Duch Święty, którego ześlę, prowadzi we wszelką prawdę. A więc skoro mamy obietnicę i pomoc Ducha Świętego, to po prostu zachęcam, żebyśmy korzystali z tej pomocy. I na koniec przeczytam jeszcze dwa fragmenty. Jeden to będzie z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy rozdział, werset 13. Do Koryntian, tak? Tak, pierwszy Koryntian, werset 13. I ja przeczytam wersety 9, 10 oraz 12. 13 rozdział 9, 10 i 12. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. 12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. I jako ostatni werset przeczytam coś, co czytałem już na początku, dla przypomnienia. 1 Piotra 1:19, przepraszam, źle sobie zapisałem. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby lampy świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. A więc korzystajmy z tej lampy, badajmy cały czas, w jakich czasach znajdujemy się, badajmy te proroctwa, prośmy o mądrość Bożą i pamiętajmy cały czas o powadze czasu, w jakim żyjemy. No i do tego właśnie chciałbym swoimi słowami zachęcić Was wszystkich.